Dzień dobry, ja jestem Nerwarien, a to będzie, jeśli już przeczytaliście tytuł, to wiecie, o co chodzi, więc nie będę się tutaj rozpowiadał, o co chodzi. A na następnie jeszcze tylko powiem, że następny stream będzie chyba w niedzielę i pewnie jeszcze w poniedziałek i później przerwa, a teraz się dowiecie, dlaczego tak będzie. W piątek wyruszam do tego Wrocławia na meetup. Meetup Polska, to jest tam organizowane przez tych wszystkich minecraftowców, jak to mówią. Będą tam jakieś turnieje LoL'a, Minecrafta, CS'a, StarCrafta chyba jeszcze, coś takiego. I będzie tam dużo tych wszystkich internetowców, bym to nazwał. Więc też tam się pojawię. Także w piątek, sobotę mnie nie ma w Krakowie, tylko jestem właśnie we Wrocławiu. Także jeśli macie tam też zamiar być, no to się spotkamy. No i wracam oczywiście tam w sobotę wieczorem, więc w niedzielę myślę, że będzie jakiś stream taki normalny, no bo Iza też idzie na popołudniu, także będzie można streamować, a później poniedziałek mam też wolny, więc myślę, że również można postreamować, i później wtorek jadę na Woodstock i na Woodstock jadę właśnie we wtorek i wracam w niedzielę następną, i w następną niedzielę, to tak naprawdę to jest o trzech w sumie eventach. W następną jeszcze niedzielę dzieje się Kraków Game Spot. To jest na Uniwersytecie Pedagogicznym evencik i tam, jeśli będę miał siłę po Woodstocku, to dotrę na pewno, bo bardzo fajny jest event, bo już dwa lata z rzędu tam byłem. Bardzo fajnie było, także na pewno jeśli dam radę, to wpadnę tam. Ale wracamy do Woodstocka. Będę od wtorku, jedziemy jakoś tam z rana, myślę, więc będę gdzieś tak na popołudniu, także wtorek, środa są jeszcze te, powiedzmy, przedwódstokowe dni, także tam myślę, że wtedy można będzie miał jakoś łatwiej złapać, ale jak już się Woodstock zaczyna, to może być ciężko, no i raczej nie będę robił jakichś takich spotkań z widzami czy cokolwiek, także takiego czegoś nie ma, bo wiele ludzi mnie to pyta. Tylko po prostu będę sobie jak tam normalny człowiek na tym Woodstocku i jeśli mnie spotkacie, no to podejście, można się napić, można coś innego porobić, a nie będę jakichś tam meetingów robił czy cokolwiek. I co by tu jeszcze dodać? Aha, no i ten, wczoraj sobie patrzyliśmy z Izą i znajomym, bo jedziemy w czwórkę, i sporo fajnych kapel jest, jeśli chodzi o muzykę. Myślałem, że troszkę gorzej jest, ale będzie co na pewno słuchać. Tylko, że no, Woodstock to nie jest raczej impreza czy festiwal, na który się jedzie dla muzyki, tylko raczej się jedzie dla ludzi. Także tak to będzie. I co? Wracam właśnie na następną niedzielę. Idę na ten cały Kraków GameSpot. No i myślę, że od następnego tygodnia, czyli od 4 sierpnia dopiero wrócimy do takiego normalnego streamowania. No bo teraz można powiedzieć, że po tej całej serii Challenge in 10 Days po prostu sobie zrobiłem wakacje tak naprawdę przez jakieś 2 albo 3 tygodnie. Mało co w ogóle przy komputerze się zmieniło czasu. A jak już, znaczy jeśli odpalę już jakieś gry, to raczej nie mam czasu na jakieś LoL'a. Tylko jakieś Hearthstone gram, albo Heroes of the Storm, no bo tam się gra króciutkie gry po prostu. Więc sobie tak pogrywam, bez streama. I chyba tyle z takiej aktualności. Także w tą sobotę jest ten cały meetup we Wrocławiu, później od wtorku jestem na Woodstocku i w następną niedzielę jestem na Kraków GameSpot. Także jeśli też tam wybieracie, to można mnie tam spotkać. Za często właśnie dostaję jakieś tam wiadomości ludzi, czy będę tu, czy będę tu, także no, ten filmik na to odpowiada, prawda? Więc mam nadzieję, że wszyscy już będą wiedzieli, gdzie można mnie spotkać. Także dzięki za oglądnięcie i jeśli ktoś się wybiera, no to do zobaczenia. Cześć.